Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, szesnasty mistrz świata w szachach Magnus. Carlsen, myślę, że wiele osób i większość już kojarzy to nazwisko. Niesamowity talent, niesamowity szachista, nadal urzędujący na tronie szachowego świata, moi drodzy. Przejdźmy do partii, która miała miejsce w 2016 na Mistrzostwach Świata w szachach szybkich. Przeciwnikiem Carlsena był Sergiej Karjakin. Partia obiegła świat, bardzo ciekawe zakończenie partii, więc zapraszam zapraszam serdecznie od początku do końca na analizę. E4 ze strony Magnusa Carlsena, tutaj C5 odpowiedział Kariakin, skoczek na F3, D6, mamy tutaj sycylijską, obronę sycylijską, standardowo bijemy zawsze na D4, skoczek odbija, skoczek na F6, z atakiem na pionka, sprawa jest jasna, no i tutaj do wyboru oczywiście jest kilka posunięć, najczęściej spotyka się skoczek C3, ale znając Carlsena, właśnie Carlsena, moi drodzy, znając jego grę, to Możemy się spodziewać dziwnych czasem zagrań, aczkolwiek ruch F3 nie jest dziwnym zagraniem, ale już takim trochę innym niż, niż standardowo, że tak powiem. Ale to jest jeden z ruchów. No tutaj w tym momencie czarne pokusiły się o zagranie E5, bo mają ku temu okazję i to jest jak najbardziej dobry, solidny ruch. Skoczek zagrywa na B3 w tym momencie. Goniec na E7 ze strony czarnych C4. Carlsen wybiera takie posunięcie, aby ustawić skoczka na c3 i bardzo dobrze kontrolować pole d5. To jest takie główne założenie tutaj, takie ustawienie Maroczego bym powiedział um, um, u białych. No i chcemy walczyć przede wszystkim o ten punkt. <laughs> Moi drodzy, tutaj Magnus przede wszystkim potrafi grać szachy bardzo pozycyjne, bardzo mocne, więc nie zazdroszczę czarnym w tej pozycji akurat, kiedy to człowiek, który gra w szachy bardzo dobrze technicznie no jest naprzeciwko niemu, przeciwko niemu grać bardzo, bardzo, bardzo trudno. No ale cóż, kariakin podejmuje rękawicę i zagrywa posunięcie A5. To też jest standardowy ruch. Minus jest taki, że puszczamy pole B5. Kwestia, czy wykorzystamy to pole białymi, a plus jest taki, że ten pionek chce iść tutaj daleko, daleko i jeszcze tak powiedzmy osoby niedoświadczone zagrają szybko A4, żeby przyblokować piona. Ale pole B4 będzie bardzo ważnym punktem dla czarnego skoczka, powiedzmy C6 lub na A6. I skoczek na B4 ma fajną placówkę, ewentualnie na C5. Tutaj nie ma żadnego B4, później, więc. Często też bywa tak, że jest pionek a3 idziemy b4 i ten skoczek z c5 ucieka, ale to już takie dale dalekowzroczne moje analizy, moi drodzy, idee. Ehm, Okej, okay. po tym posunięciu tutaj Goniec zagrał na e3, a4 zostało zagrane, skoczek na c1. Białe się nie przejmują. E, oczywiście to wygląda dosyć dziwnie e, na początku gry, ale to nie jest nic złego, moi drodzy. Tutaj skoczki, gońce zdążą się wyprowadzić. Roszada ze strony czarnych, chociaż powiem szczerze, że czarnych pozycja mi się całkiem, całkiem podoba. Taka no fajna do gry w sumie. Skoczek na C3, no ale Carlsen też, Carlsen, muszę się poprawiać, <głosłucham> Słynie z tego, że właśnie gra takie pozycyjne Szachon Potrafi grać równe pozycje, nawet ciut gorsze. Lubi takie, lubi takie partie. Czuje się w nich naprawdę dobrze. Hetman zagrywa na A5. No cóż, zagranie jak zagranie. Hetmanem od razu. Na związanie, nic złego się tutaj nie dzieje. Hetman zagrywa na D2 i Skoczek na A6. Ten skoczek, jak już wspominałem, ma dobrą placówkę na C5 i tu się będzie czuł raczej, ok. Goniec na E2. No, ruszadę kiedyś trzeba zrobić, skoczek C5. Przestrzegam też, moi drodzy, przed takim ruchem goniec bije na C5. Absolutnie nie zgadzajcie się na to, nie wymieniajcie tak bardzo ważnej figury, jak goniec na E3 w tym, w tym momencie. Zobaczcie, tutaj te pionki stojące na białych polach bardzo dobrze się komponują z gońcem, który jest na czarnym polu. Nie możemy tak po prostu oddać gońca bez walki. Absolutnie nie. Ten goniec ma tutaj dobrze e, prosperujące diagonale, i trzeba to wykorzystać, nie wymieniając tej figury. Roszada ze strony białych, goniec na D7. No, takie normalne ruchy. Oczywiście spotyka się też goniec na E6. E, w tym momencie wieża zagrała na B1. I teraz plan białych jest jasny. Jak myślicie jaki? Mianowicie B4. Grozi B4. E, wideł nie będzie, bo jest zawsze bicie w przelocie. Posunięcie wieża z F na C8 ze strony tutaj czarnych, no i B4. Y, oczywiście trzeba pamiętać o, o tym, żeby bić w przelocie, inaczej tracimy figurę. Bicie, bicie. Prosta sprawa. Hetman wrócił tutaj do obozu. Dobrze. Która figura u białych teraz moi drodzy stoi najgorzej? To też jest taka bardzo fajna zasada. Jeżeli za bardzo nie wiemy co grać w danej pozycji, no to starajmy się wyłapać taką figurę w naszej armii szachowej, żeby ją poprawić. I to jest też potem jakiś tam zapalnik do dobrego planu. Widzimy, że skoczek chyba stoi w tym momencie najgorzej. Więc prowadzamy go tutaj do środka. No, ta wymiana, myślę, że tutaj troszeczkę wymian takich powiedzmy figur lekkich spowodowałoby to, że białe miałyby swobodniejszą grę i bardzo silny nacisk na D6. Pole D5 jest już zajęte, pole B5 również jest bardzo dobrze kontrolowane, więc czarne nie godzą się na wymianę figur. Zagrywają na E6. I skoczek zagrał na B4. Zobaczcie, jak te skoczki pięknie kontrolują pole D5. Ale to, że pięknie kontrolują, moi drodzy, to jest jedno, a drugie, no. Trzeba to starać się wykorzystać, co jest właśnie trudniejszą sztuką w szachach. No, zobaczmy, jak Mistrz Świata tutaj sobie radził dalej w tej pozycji. Goniec zagrał na C6. A ja muszę Wam jeszcze powiedzieć, pewnie też kilka osób już się orientuje, że Sergiej Kariakin jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem, jeśli chodzi o grę defensywną. Więc spotkali tutaj się zawodnicy tacy ofensyw no, kontra defensyw, powiedzmy w ten sposób. No i Kariakin naprawdę bardzo dobrze się broni, porównywalny jest porównywany jest do mistrza świata Tigrana Petrosiana który też słynął bardzo z żelaznej obrony. Kariakin również tutaj takie rzeczy potrafi tutaj e, działać, tak powiem. Wieża z F na D1 w tej, w tej sytuacji. Posunięcie H5. Zauważcie, że czarne grały tutaj A5, A4 e, i teraz grają H5 i pewnie H4 się pojawi. Goniec na F1. Ruch taki wyczekujący. Poza tym e, bezpieczniej przy królu stoi. Hetman ma opcję na F2 i tam można niezłe działo wystrzelić po diagonali. Zagranie H4. Tak jak już wspomniałem. Jest to takie końśliwe posunięcie. Dlatego, że jakieś H3 grozi, no takie troszeczkę ograniczenie też skrzydła królewskiego. Hetman zagrywa na F2 i skoczek przerzuca się na D7. Sporo manewrów, moi drodzy. Tutaj myślę, że nie ma aż tak bardzo co rozkminiać, co dalej. Białe starają się, myślę, trzymać pozycję, czyli. A też ograniczać figury przeciwnika. Zobaczcie, że ten skoczek tutaj na d4 na przykład nie może ruszyć, chociaż czasem się oddaje tego skoczka za cenę też pionka, żeby rozdmuchać kolejne figury do gry, szczególnie gońca czarnopolowego. Moi drodzy, w tym momencie nastąpiło g3. No dobrze, to Carlsen widać, że tym posunięciem proponuje wymianę pionków, ale druga sprawa jest ważna też taka, że nie wpuszcza skoczka na f4. I trzecia sprawa, goniec ma już swobodę na h3. Ważne, ważne posunięcie. Wieża A3. No ruch taki trochę na zaczepkę, nic tu się nie dzieje. Atakuje piona, to jest od dawna bronione. Goniec zagrywa na H3, wieża scena E8. Tutaj plan był taki, żeby właśnie te wieże zdwoić, ale te wieże też za bardzo nie szaleją. Zobaczcie, na A2 zagrać nie można na wolną dwójkę, że tak powiem. Tutaj skoczek zagrywa na C2, wieża z trójki wróciła na A6, skoczek na B4, wieża na A5. Ciekawy jestem, co by zagrał Magnus, jakby poszła wieża z powrotem na A3. I skoczek zagrał z powrotem na C2. To są takie ruchy, moi drodzy, trochę też wyczekujące. Niekoniecznie nie mam teraz planu, ale przy szachach 3. Szybkich, zyskanie czasu troszeczkę, sprawdzenie, co przeciwnik ma do zaoferowania w tej pozycji, jaki ruch. To też dobrze działa psychologicznie, bo jakby czarne na przykład powtarzały ruchy, no to wtedy białymi mam, mamy jasny sygnał, że czarne chcą remis i można jakoś próbować inaczej rozgrywać partię. B6 ze strony czarnych wieża D2, spokojne, spokojne poprawianie figur, to też jest bardzo ważny element wśród silnych szachistów moi drodzy. Kariekien teraz popełnia taki no, błąd, można powiedzieć. Hetman zagrywa C7. W sycylijskiej pojawia się taki ruch, ale błąd polega na tym, że Hetman już z gońcem razem nie pilnują pola H4. No i tutaj e, można było to wykorzystać w taki sposób dosyć prosty. Ten skoczek mi się nie podoba, i wybijamy w tym momencie tego skoczka, co też jest odpowiedzialnym posunięciem, ale za cenę właśnie wzięcia piona na H4. Perspektywy tej pozycji są takie, że można próbować grać H5, H6, rozbijać pozycję króla, przejść królem na H1 i zagrać wieża G1 i atakować na wolnej linii. Myślę, że bardzo ciekawa i e, dosyć prosta perspektywa gry dla białych. Dziwię się, że mistrz świata tego nie wykorzystał, e, ale miał inne plany widocznie. Teraz w analizie oczywiście jest nam to łatwiej mówić niż w partii na żywo. No ale moi drodzy, uczymy się różnych motywów w tym momencie. E, po hetman C7 zostało zagrane wieża na D1. Dobra. Goniec poruszył na F8, standardowe posunięcie, no i teraz właśnie wzi zostało wzię wzięcie piona na H4. Widocznie Sergi Kariakin tutaj się z tym liczył, że oddaje piona za cenę tego pola na F4. Zobaczcie, i skoczek wskakuje na to pole F4, atakuje gońca. Wprawdzie takie skoczki są bardzo niebezpieczne, ale Magnus Carlsen podejmuje tutaj bardzo konkretne działania. Moi drodzy, wymiana gońca bardzo silnego, o którym wspomniałem, zaskoczka. No dobra. Poszłobicie, ale to już są konkrety. I goniec wybija skoczka. Ten skoczek tu miałby dobre perspektywy, więc to jest na pewno dobra wymiana. I zauważcie, że Hetman zbił na D7 gońcem za bardzo nie można. No, bo tutaj skoczek skakuje bardzo dobrze na D5 i paraliżuje piona B6 można próbować zbijać. Skoczek D5, po prostu wyśmienicie stoi. Generalnie w tej pozycji e, muszę przyznać, że skoczki są zdecydowanie lepsze od gońców. Gońce nie mają za bardzo um, pomysłu na grę, nie mają otwartych diagonali, a skoczki już mają proste plany. Wejście na B4, na D5 i tak dalej. Bicie na B6 jest możliwe i to by był jak najbardziej dobry ruch, ale. Um, Karlsen, powiedzmy, e, zawodnicy tacy, no powiedzmy, topowi nie ufają takim posunięciom. Szczególnie w szachach szybkich, w szachach klasycznych pewnie dokładne przeliczenie wariantu byłoby możliwe i zbicie jak najbardziej. No ale mistrz świata właśnie w tym momencie. Tego pionka nie bierze, zagrywa skoczkiem na b4. Jego interesuje jednak aktywność figur. Pionek, jeden już jest wzięty, więc i tak jest dobrze. Wolna linia, piękne działo. Kwestia wykorzystania, tak jak wspominałem. wieża zagrała na a3. No i w tym momencie skoczek zdecydował się na bicie. No dobra. Bicie nastąpiło też ze strony czarnych. I skoczek zagrywa na b5. Moi drodzy, ta pozycja jest technicznie wyśmienita dla, dla białych komputer ma takie zdanie, że to jest taka troszeczkę przewaga dla białych, no ale komputer liczy, jak już wspominam w ostatnich materiałach, że przelicza kilkanaście ruchów do przodu, kilkadziesiąt, więc widzi taki, powiedzmy, potencjał w tej pozycji dla czarnych mimo wszystko, ale nie dla człowieka. Ja nie wierzę w to, że tutaj czarne mają jakieś tam szanse na uratowanie tej pozycji przy dokładnej grze białych oczywiście. Moi drodzy, wieża A1 byłoby dobrym posunięciem, byłoby dobrym posunięciem próba wymiany wieży, ale to takie trudne Zagrania, po prostu białe stoją w miejscu, poprawiają króla i grają dalej. Nastąpiło bicie na B3. No, ktoś powie pewnie, ale podstawka na D4. Um, no właśnie, Rosjanin zagrał to z premedytacją, dlatego, żeby się trochę uwolnić i ja to rozumiem. Szachiści w ten sposób starają się troszeczkę. Um, Swoją pozycję, no tak powiedzmy, nie stać w takim worze, kolokwialnie mówiąc, tylko szukać jakiejś inicjatywy, jakiejś aktywniejszej gry, więc poświęcają jakość za dwa pionki. Tak też się dzieje, moi drodzy. No i teraz jest kwestia tego: oczywiście, białe mają lepszą pozycję, ale kwestia jest tego. No jak to wykorzystać, bo to jeszcze nie jest tak prosto realizować taką przewagę. To naprawdę nie jest łatwe. Moi drodzy, hetman E2 zagrywa w tym momencie. Goniec E7. Patrzymy jak mistrz świata tutaj stara się realizować tę przewagę. Jest atak tutaj na pionka. Co robi Magnus? Zagrywa królem na G2. Poprawia figurę, po poprawia króla w centrum, w centrum. Nie to miałem na myśli. Poprawia króla. Um, po prostu troszkę wyżej go podciąga i tutaj na białym polu król będzie stał dobrze, bo gdyż jest goniec na czarnym polu, to tak zaznaczam e, z przymrużeniem oka, ale to też jest ważna sprawa, król zawsze ma jakieś tam perspektywy jakby się na przykład hetmany wymieniły no ale poprawienie figury zawsze dobre, tutaj e, jakby było bicie, no to rzecz jasna bijemy na d6 w tym momencie hetman poruszył się na e6 i h5 moi drodzy, zauważcie, że pionek broni się sam jeszcze nie pozwala hetmanowi zagrać na g6 w ogóle z szachem, to jest e, fenomenalne w ogóle tej pozycji. Niby król jest odkryty, ale tu się nic nie dzieje. Absolutnie nic się nie dzieje. Wieża zagrywa na A3. No zrozumiała sprawa wieża gdzieś tam próbuje na E3, może na F3 tak troszeczkę podważyć tego piona. Wieża D3, moi drodzy, wieża A2, wieża z powrotem i to jest znowu takie zagranie na powtarzanie ruchów. Wieża A3, wieża D3. Białe hmm, znowu próbują wyczuć czarnego. Czy czarne by powtarzały? Dziwię się Karyakinowi, że nie powtarzał tego posunięcia. Może wtedy ta wieża poszłaby na D2 i próba jakiejś realizacji przewagi No też wszystko zależało, jaka jest sytuacja w tabeli. Bo to Mistrzostwa Świata Wszechak szybkich to też jest ważne. Nawet jak mamy trochę lepszą pozycję, a remis nam daje jakieś bardzo dobre miejsca albo tytuł mistrzowski, co pewnie w tym wypadku o co Magnus Carlsen walczył. Więc myślę, że... Hmm, może remis, nie wiem co miał tutaj na myśli w tym momencie Ale wieża zagrała na a7 No przypuszczam, że czarne nie miały tutaj opcji na wygrywanie tej pozycji Ale któż to wie, moi drodzy, któż to wie Bo to wygląda dosyć przyjaźnie dla czarnych Ten koniec, jakby się pojawił na przykład na no, tutaj Król w miarę by bezpiecznie stanął Jakieś zbicie, może czarne nie miałyby pozycji takiej e, niebezpiecznej W tym momencie nastąpiła wieża na d5 Wieża na c7 z tej strony No i hetman d2 Trzeba zawsze uważać na takie ruchy, no oczywiście to nie jest możliwe, ale na przykład hetman c8 i już jakieś tu związania się szykują. Hetman zagrywa na f6, wieża f5, no ta wieża tu stoi, tu stoi dobrze, broni piona, jakieś tutaj opcje na wzięcie tego, hetman h4. Wieża na C1 z y, propozycją wymiany wież, na co się niestety czarne nie godzą. No raczej trzeba było się godzić, ale pozycja i tak jest trudna wtedy dla czarnych. Moi drodzy, wieża A7 to też jest zrozumiałe. No i w partii Hetman zbił na F4, ale ja się jeszcze chwilę zatrzymam i pokażę Wam inne, lepsze posunięcie. Trochę trudniej pewnie było tutaj białym doliczyć. Yy, może mniej czasu tutaj już miał Carlsen i... Można było zagrać wieżą na c8 I teraz jest kilka wariantów Mianowicie zagranie tutaj gońcem i na f8 I król h7 Zobaczmy co by mogło nastąpić Jeżeli król h7 to prosty Hetman C2. Tutaj widzimy prześwit na króla. Jakieś E5 grozi, bicie na F7. Myślę, że król jest w totalnej rozsypce. Potem wieża H8 po na przykład zagraniu królem na H6. Bardzo prosta, gra białych. Myślę, że dosyć łatwa w zwycięstwie. Moi drodzy, jeżeli nastąpiłoby na przykład goniec na F8, to co dalej? No właśnie. Wieża tutaj by zbiła na F8. Bardzo ładny ruch. Król na F8. Hetman D6. Nie ma innej opcji. Jeżeli król odchodzi, to gramy tutaj, bierzemy wieżę. Hetman na E7 i dzieje się dokładnie to samo. Hetman B8, Hetman E8, bijemy wieżę i jest pięknie. Byłoby pięknie, tak nie poszło. Po wieży C8 też jest taki ruch goniec D8. Jak się teraz zachować, moi drodzy? Tutaj komputer wskazuje mi H6, ale ja tak bym po ludzku zagrał E5. E5 jest to posunięcie, które prawie wymusza bicie, to powoduje, że jeżeli byłoby bicie, no to bierzemy gońca. I za bardzo nie ma jak się bronić w tym momencie po wybiciu tutaj. Może Hetman w pewnym momencie wybija na D6. Na przykład, jakby czarne broniły tego piona, grały Hetman E7, no to można zbić. I teraz, moi drodzy, wieża A2 i szybkie zagranie królem na H3. Niestety skończyłoby się tutaj tragicznie. Hetman H5 mat. E, dosyć niezauważalny goniec ostatkiem sił tutaj broni tego hetmana. No tak oczywiście by nie poszło, tylko pokazuje opcję, że niby bezpieczne pole na H3, nie w tym wypadku. Moi drodzy, e, w takich sytuacjach, e, gdy hetman nie ma jak nas zaatakować z jednej czy z drugiej strony... Powiedzmy, tutaj jeśli chodzi o szacha, należy zrobić taką fajną e, drogę dla króla. Zobaczmy. Jeżeli będzie wieża cały czas tutaj nas szachowała e, w jedną i w drugą stronę, i król sobie po tych białych polach ładnie może chodzić e, i zamiatać, że tak powiem. E, na przykład, e, no tutaj szach, no to trzeba grać królem na F1. Wieża A1, król E2. Wieża A2, król D1. Wieża A1, król C2, wieża A2 i wystarczy, może królem na B3, król B1 również. Jest ruchem, który wygrywa, gdyż już jest wymiana nieunikniona, i tutaj e, grozimy wzięcie, wzięcie, wzięciem wieży. Moi drodzy, jak poszło w partii? Otóż po wieża A7 Hetman zbił na F4. No dobra, wieża dała do szacha. Tutaj zauważmy, że wieża z Hetmanem mają ochotę dać Mata, ale broni Hetman, więc jest dobrze. Król zagrywa na H1 i Hetman na F2 grozi mat w jednym ruchu, moi drodzy, ale to był duży błąd. Teraz proponuję zatrzymać sobie film i poszukać rozwiązania dla białych. Białe zaczynają, moi drodzy, i dają mata w ośmiu ruchach. No to się łatwo mówi, że w ośmiu trudniej wykonać, ale to są ruchy forsowne, więc jest dosyć łatwo. W ośmiu ruchach dlatego, że jak czarne będą się maksymalnie dobrze bronić. Co zagrać, moi drodzy? Wieża C8. Nastąpiła wieża C8. No, i w partii poszło król h7, ale zobaczmy, co by było na przykład po goniec f8. Goniec f8, jak grać dalej? Bijemy, moi drodzy, bijemy, absolutnie bijemy. Król wybija. Nie ma wyjścia, wieża zbija na f7. Oczywiście, co by było po królu h6, to h7 to zaraz się dowiemy, bo w partii było podobnie, ale po biciu wieża f7. Jeżeli król na g8, bierze f8, król h7, moi drodzy, dajemy w następnym ruchu mata na g6, hetmana. No król zwiewa na e8 i jak dalej wygrywać partię? Otóż bierze f8, jeżeli król e7 mamy mata na f7, król d7, troszkę dalej król ucieka, hetman f7 po białych polach, pełna kontrola. W tym momencie, e, na przykład, e, jak król na c7, to dajemy mata na c8. Ja może jeszcze raz pokażę w ten sposób Jeżeli król C6 by poszedł No to mamy w takim razie wieża C8 szach Moi drodzy, na przykład król B7 Hetman na D7 Król A6, wieża daje mata Jeszcze inna opcja jest w tym momencie Po król C6 Mianowicie jest też hetman D5 No tutaj w zasadzie wszystko jest geometryczne Wieża F7 no nie wiem, król e8 Gdziekolwiek pójdzie król To zawsze go zbijamy naprzeciwko No i mnie, dajemy lata Prosta sprawa Moi drodzy, tutaj nastąpił ruch Król h7 Jak zagrać czarny białymi Absolutnie białymi, żeby wygrać tę pozycję Macie 3 sekundy Moi drodzy Magnus Carlsen Zagrał fantastyczny ruch hetmanem Piękne poświęcenie hetmana I czarne się pozdały Dlaczego? Dlatego, że jak zbijemy królem, to mamy mata na H8. Dzień dobry. Jeżeli zbijemy pionkiem, mamy mata na F7. Białe są po prostu szybsze. Bardzo piękne zakończenie partii, trzeba przyznać, jedno z lepszych, jedno z lepszych wykończeń, powiedzmy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy coś ta pozycja, ta partia wam dała, czy czegoś się nowego dowiedzieliśmy. Pozdrawiam serdecznie. Na razie, hej.